no, dokąd my się udajemy? No właśnie ty mnie porywasz. Ja tak dokładnie to nie wiem. Jadę. 30 do 40 km od nas znajduje się... Zobaczymy, pokażemy. Znajdują się i na pewno będą urywki z drona też, bo na pewno będzie fajnie. A my jedziemy w sumie w dwa miejsca. No mamy, dzisiaj jest niedziela, wykorzystujemy ten 19 czas. Stopni ciepła. Tak, 19 stopni, dzisiaj zrobiliśmy sobie rodzinnego grilla. Tak, obiadek. Przygotowaliśmy wszystko, panie przywiozły jedzenie, a my padlinkę na ruszcik i działanie. Dobra. Teraz zajmuje się grillem tatko, pilnuje. Ale no my żeby cokolwiek nagrać, no bo byśmy też nie mieli pokazać czasu. No to szybko się urwaliśmy na chwilę. Jedziemy tutaj, Natalia znalazła fajne miejsca, mamy nadzieję, fajne miejsca. No to szybciutko. Zostańcie z nami. Właśnie, bo teraz mi się przypomniało. Co? Wczoraj jeszcze oglądałem, ale to będziecie mieli w nagraniu, pokazywałem bodajże Hiszpan uczy i tam są pokazane miasteczka, wioski w Hiszpanii. No i bardzo podobna architektura, no może nie taka jak tutaj, strasząca, ale kamienne takie domy. W prawo macie, w prawo. Okay. Ale kamienne domy jak najbardziej. Tutaj są naprawdę wysokie temperatury, więc i tutaj lato trwa około ilu? No tutaj długo, no 4 miesiące jest taki ala zimy, listopada, przecież my przyjechaliśmy w listopadzie, to na krótkie rękawy chodziliśmy nad morzem, a w górach mama mówi, że jest cieplej, tu jest cieplej, więc... No właśnie tam było zaznaczone, że tutaj ktoś pisał, że pusto, że zniszczone domy i tak dalej. No w Hiszpanii ten człowiek mówi podobnie. Tak samo, że te domy chłodzą, po prostu domy chłodzą. Są opuszczone, wioski opuszczają mieszkańcy. I tu coś nie wyjechało. My prąciutko. I we Włoszech jest podobna sytuacja. Tutaj jest duża ilość osób starszych, co widać. Tak. Młodzi szukają pracy i zajęcia gdzie indziej. No tak ten świat już jest skonstruowany. Co robić? Co robić? Tak wyszło, że będziemy małe wodowanie mieli. Będzie off-road. Off-road. Dobrze, że 4x4 to chociaż... Będziemy musieli tacie umyć auto. Właśnie mówiłem, że chyba trzeba będzie umyć, no i na pewno trzeba będzie teraz umyć. To będzie na pewno trzeba umyć. Spójrzcie tutaj, jakie skały są. Proszę bardzo. Pięknie. Droga jak w Kambodży. Proszę, tutaj pięknie odrestaurowane. Jejku. Oj, dbają, niektórzy naprawdę dbają, mają takie fajne posesje, że... Poczekaj, jak tata zobaczy na odcinku, gdzie ty go wysłałaś... Tato, nie oglądaj tego odcinka. Gdzie wysłałaś ten biedny samochodzik? No, tam w górę. Ale całe szczęście, że... W górę, panie, w górę. Nie no, świetny samochód, tata specjalnie brał taki samochód na Bułgarię, bo... Mówi, nieważne gdzie jedziecie, to nie będzie problemu z wyjazdem, dojazdem, więc bawcie się dzieci, bawcie. Bierzcie klucze i się bawcie. Czekaj, może Maciej tu zaparkuj i chyba będziemy musieli podejść tam pod górę, tak mi się wydaje. No to... No dobrze, czyli sytuacja wygląda w ten sposób, że dojechaliśmy tutaj, słuchajcie, nie ma internetu, to jest raz, jesteśmy otoczeni wzgórzami, zerwany mamy most, czyli nie ma opcji, żeby się tam przedostać. No jest kiszka, no myślę, żeby pojechać w to drugie miejsce, bo tutaj po prostu chyba, że zapytamy. Ale to drugie miejsce jest dalej, za tą. No to sprawdzimy zaraz. Ci ludzie muszą jakoś tam dojeżdżać chyba. Ja wam powiem tak. To jest ten sam mankament Bułgarii, zauważyliśmy, co Kambodży. Jeśli porównamy to Kambodżę do Tajlandii, a Bułgarię byśmy porównali do innych krajów, czy Polski, gdzie macie szlaki pięknie opisane. Spójrzcie, macie tutaj widoki. A tutaj, żeby dotrzeć do tego miejsca, no po prostu nie ma żadnych znaków. Tam gdzieś był zerwany most. Oczywiście nikt tego mostu już nie naprawia. Nie wiem, czy teraz idziemy tam na jaskinię, czy idziemy zwiedzać. Nie, póki ja są to chyba na jaskinie, a później... Dobrze, że to blisko jest, możemy sobie na dwie tury to nawet. No dobrze. No dobra, to sobie przejdziemy. To jest czwarta? Tam, tak. A mamy internet? Nie. Tutaj nie. No właśnie. Drona, nie mogę No to idziemy, póki drona nie ma, to idziemy. Spróbujemy coś stworzyć z tego wszystkiego. Ale fajnie, świeżo. Wam powiem, słuchajcie, klimat jest super. O, nawet toaleta jest. No, jest toaleta. To są te źródełka, o których mówiliśmy, gdzie woda ścieka. One są wszystkie jako tutaj do śmieci woda pitna. No tak. No dobrze, my spróbujemy się przedostać w jakieś mądre miejsce. Spróbujemy puścić drona i zobaczymy, jak to wszystko wygląda z lotu ptaka. Jak nie, no to po prostu będziemy robić to wszystko z widoku kozicy. No i dobra, to wam powiem, że my tu wchodzimy sobie łapu capu niczym... Aha, no i tu mamy, widzicie, chyba pierwsza ofiara chodzenia po skałach. Nie powiem, żebyśmy my mieli odpowiednie obuwie, ale złego nie mamy. No i spójrzcie. Nie tak jak niektórzy w klapeczkach. Albo w szpilkach. Potrafię. Pięknie. Pięknie. Ja wam powiem, czy to nie można, jak człowiek, mieszkać nad morzem. Ja czuję się jak Frodo, idący do Gondoru. O. Słuchajcie. Tu mamy w tą stronę, stanę i wam pokażę, bo oczywiście nie jedziemy sami, tylko zabieramy was. Także tak wygląda ten kanion, czy ja to tak mogę nazwać? A co? Niech będzie kanion. No dobra. Jak to Natalia mówi, widoki rekompensują drogę. Co to masz? Krokusy? Czy jakieś inne? A to są te górskie. To mają z tego czasu te wojska austriackie. No właśnie, tutaj trzeba uważać na tym szlaku. Także ja odkładam kamerę, bo trzeba się tu skupić, żeby za chwilę gdzieś nie... Żeby nie wylądować. Wieszaki w lasach, to byśmy tu rozbili sobie taki namiot, czy co? No, może tak, no dobrze. Ne? Ja też w twoim wieku też miałem fantastyczne pomysły. Dobrze. Teraz już jako 50-latek. I przestań. Także nie zawyżaj sobie. Nie wypada. Proszę bardzo. Dobra, ruszamy. Ja nie wiem, czy będzie widać te kolory tych skał. Nie zajdę w wąwóz z dronem, bo pamiętam, że niektórzy droniarze mówili, że tracili zasięg i po prostu dron... No zobaczymy, co będzie. Ale ja wam powiem, może nie czuję się jak Janosik z tym brzuchem, ale jak kwiczą, co najmniej. Pięknie. Chociaż, uż ty, jak to się ciągnie. Ja wam powiem, no gdyby to było lepiej opisane, gdyby duża część tego, co pokazują Złote Piaski, a nie są takie ładne. Nesebar jest ok, stare miasto, ale reszta czy miasta jest ładna? A podobno Złote Piaski z Nesebarem mają się rozłączyć. Bo no jest taka sytuacja, a nie inna z turystyką. I powiedzieli, że oni jeden z drugim nie będą się dzielić turystami. Albo Nesebar, albo to. No nie wiem, jak oni to chcą zrobić. To no tak jakbym Jurata z Jasarnią miały się podzielić. No i dobra. Ej, ja wam powiem, gdyby właśnie były reklamowane takie rejony, u nas to jest czy Ojcowski Park Narodowy, czy tutaj Góry Świętokrzyskie. Wszystko jest jakby rozpromowane. Tutaj w Bułgarii no, mało osób. Spójrzcie, szlaki puste. Były tutaj 2-3 osoby, co teraz widzieliśmy. A można by było to fajnie wykorzystać. Ja wam pokażę jeszcze, co mi się tutaj rzuciło w oczy. Widzicie te drzewa? Wszystkie? One są tak samo zagięte. Spójrzcie, no wszystkie drzewa w ten sam sposób są jak ułożone. Gdzieś w Polsce jest las. Ja pamiętam, że coś tam Niemcy za tych swoich najlepszych czasów coś zrobili w jakimś tam lesie i właśnie drzewa wyglądały no, w taki dziwny sposób. Ale no tutaj to podobnie coś tu się porobiło. Okej. Tu jest, pozwiązywaliśmy sobie buty, bo zaczyna się robić ślisko. Ok, idziemy. Aha. Dochodzimy do takiego miejsca, słuchajcie, to miały być wodospady, a tu się zrobiło coś takiego. Jak stopnieje śnieg z gór. Gdyby był śnieg, to byśmy mieli... Ładnie to wygląda. No ładnie to wygląda. To byśmy mieli tutaj ładny wodospad. Jesteśmy u celu. Jesteśmy u celu. Czyli lepiej tak czy tak jest niż na wyspie Kolarn. Tam też pływaliśmy przy wodospadzie. Zachęcam do obejrzenia odcinków z Tajlandii. A tutaj mamy taki... Tu raczej się nie pokąpiemy, chociaż woda widzę czysta. Krystaliczna. My idziemy dalej jeszcze. No. Tak, my możemy iść tam jeszcze. Tak, my idziemy tam. Po kamyczkach. Dobra. Kto pierwszy wali? Dawaj na główkę. Zębem uszty. Dobra. Udało się. To muszę nagrać. Co? Tyłkiem wodę. Brzuchem do góry. Pięknie. No i wam powiem, przed chwilą szliśmy, oni mówili o tym moście? Tak. No dobra. Chodzimy na dół? To ja wam powiem teraz, o co chodzi. Spotkaliśmy przed chwilą młodych Bułgarów, szli na szlaku, oczywiście dzień dobry, przywitaliśmy się, porozmawialiśmy chwilę po angielsku i pytamy, w którą stronę mówią w prawą. No to idziemy w prawo i mówią, że tam jest niebieski szlak, że niebieski, czyli blue i dochodzimy do mostu, ale mówi wygląda źle, on jest broken, czyli jest zepsuty, ale mówi jest mocny. Ja mówię mocny, że ja przejdę, ona na pewno przejdziesz, ale przed chwilą widziałem ten most chyba i moje, słuchajcie, 65 kilo, nie wiem, czy się tam przedostanie. 65 kilo. Co? Mały rozjazd. Słuchajcie, prawo, to powiedzieli tu? Nie, blue, blue. Blue, blue. Blue, blue. No co my mamy blue? No dobra, to idziemy tu. A, bo tam jest dopiero. Tam słyszę wodospad w oddali. Jest czerwony i niebieski szlak. No dobra. Nie widzę żadnego szlaku, na drzewach też nie... Ten, tam był? No za chwilę będziemy kombinować, okej. Myślę, że trzeba wrócić.